Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku na, kurde, na moim kanale. No dobra, po prostu telefon zaczął mi dzwonić. Dzisiaj chcę zrobić akcję na wozy. Czekajcie, bo ktoś dzwoni. Halo? Siema, Witek, szybko wracaj do domu, bo widzę, że ci nie ma. Jakaś grupka gości normalnie przyjechała z lukiem i ci dosłownie rozwalili całą bramę i płot. Nie wiem, czy oni chcą jeszcze ukraść, czy nie, ale masz całą rozwaloną. Co ty gadasz? To już szybko lecę. Dzięki za informację, naprawdę. Nie wiem, czy chcą coś ukraść, czy nie. A dobra, odjeżdżają już, ale zniszczyli ci mocno. No to, kurde, ja już zaraz będę. To dzięki za informację, cześć. Nara, nara. Nara. Ja pierdzielę, widzowie. Kurde, dobra, przejdziemy przez pola. Mam nadzieję, że nic nie ukradli. O cholera. O kurde. O Jezus. Mam nadzieję, że nic nie ukradli. No to nieźle. Dobra, ja, widzowie, zaraz siadam znowu w auto i lecę szukać gościa, który ma żuka. Dobra, ja już wsiadłem i jadę. No i muszę zobaczyć, kto ma tego żuka. Bardzo dobrze, że mój kolega zadzwonił, bo nie wiedział w ogóle, o co chodzi, bym musiał dzwonić. Dobrze, pewnie ludzie, którzy też to widzieli, pomyśleli sobie, pewnie rozbiera płot, ale on wiedział, że ja na gospodarstwie jestem sam i nikogo tam nie było. Tu moja babcia mieszka, więc raczej nie. Mam nadzieję, że tego rozwalacza płotów zaraz znajdę. Widzowie, tu jest żuk. Widzę żuka. Dobra, gasimy. Byłem widzę. Przejdziemy przez furtkę. Faktycznie jest żuk. Widzicie, kurde? Jaki złodziej? Zrodzie, że go tam nie ma. Żeby mi nic tu nie ukradł. Znaczy, mam nadzieję, że go w domu nie mam, żeby mnie nie zobaczył. Dobra, ja widzowie idę, bo... bo jeszcze mnie zobaczy. Bo raczej jest w domu. Na pewno będziemy robić na nim zemstę, jaką to jeszcze nie wiem. O kurde. Pewnie dużo mi wyjdzie naprawa tego płotu. Ja wracam na gospodarstwo i zaraz się z wami widzę. Dobra, widzowie, ja pomyślałem, że w sumie pojadę sobie na cmentarz do wujka, się do niego pomodlić, bo dawno nie byłem. Obiecałem sobie, że raz przynajmniej w tygodniu będę do niego jeździł. Jak widzę, tutaj nie posprzątał jeszcze po stypie. No jest w żałobie, no to za bardzo mu się pewnie nie chce. A też to syn tego mojego wujka. Więc on ma, mi się wydaje, że największą żałobę z wszystkich. Czy trochę zwolnimy? To jest takie ostry. Co? Czy kto mnie... A to tu. Czekaj, już idę. Już idę. Co ty masz na moim podwórku, jak mnie nie było? A skąd wiesz? Bo mi sąsiad mówił. No bo mi... Ktoś z żukiem wywalił płot z bramą. Czy to nie ty? Mówił? Nie, nie, no gdzież no? Ja tutaj po sąsiedzku z twoim wujkiem mieszkałem, a... Miałbym ci coś wykraść? Ja nawet nie wiem, gdzie ty mieszkasz. Bo wiem, gdzie twój ojciec mieszkał, ale nie wiem, gdzie ty. No dobra. No dobra, no
No to przepraszam za podejrzewanie. No trzymaj. Ja w ogóle mam takie podejrzenia, co to mógł być. Kto to? Mów. Nie wiesz pan, gdzie jest sołectwo? Tak. To tam w sołectwie, tam jest ogólnie rada nadzorcza, nie? No, słyszałem. Tam jest jeden w radzie nadzorczej, on tam mieszka. On nie jest turystem czy coś, ale on tam do... On tam do, jest taki, no na niego złoci, więc... Więc może to on. To dzięki sąsiad za informację, sorry za podejrzenia. No i cześć. Jeszcze raz, no pa. Widzę, że ja mu tak nie za bardzo wierzę, bo mój wujek na pewno go przeprowadzał na mojego tamte gospodarstwo. Bo nawet mi tata opowiadał mi. A ja teraz jestem na mojego tatę gospodarstwie, on o tym dobrze wie. Więc no taki trochę krętacz z niego. No ale no dobra, no. Poszukamy jeszcze kogoś, kto ma żuka, też popytam się. I czy w ogóle zapytam się jeszcze tego mojego kolegi, co do mnie dzwonił, czy te w ogóle rejestracje były stąd. Aha, będę musiał wam pokazać. Tutaj jest... to jest pszenica. Czekajcie, co? No tu były ziemniaki puściane. Co się z nimi stało? Nie wiem. Kurde, coś się stało z ziemniakami. Nie wiem, naprawdę, widzowie. Tu mam sobie kukurydzę. Jak widzicie, to ja lecę do wujka i jak wrócę, to się z wami będę widział. Dobra, widzowie, ja już wracam z cmentarza. Przejdźcie, bo mój kuzyn dzwoni. Halo? Ej, słuchaj, Witek. Widziałem dosłownie twojej kukurydzy świeżo zasianej, ktoś jeździ z hukiem. Tak? Już pojechał? Tak, niebieską piąteką. Już pojechał? Tak, już pojechał. No to dobra, już tam jadę. Dzięki. Czekaj, jedzie teraz przez wieś. To nie wiem. Wieś, a tam gdzie jest skup. Aha. Dobra, dzięki. Dzięki, nara. Dobra, jedziemy tam do tego gościa, co ma plandekę. Znaczy żuka. Zobaczymy, czy jakby jest tam u niego ten żuk, czy on gdzieś pojechał. Ciekawe, czy się w ogóle skapnął, że on go, że Stasiek go widział. Czekajcie. Żuk stoi inaczej, czyli to raczej. Zobaczymy, coś tam nie popsuł tej kukurydzy nam. Mam nadzieję, że w sumie nie. Tutaj jest tego Staśka gospodarstwo. Co do mnie zadzwonił, to jest mój właśnie kuzyn. Czy widać ślady? Może coś tam nie poniszczył, ale chyba ślady widać, co? Tak, są ślady. Kręcił tu chyba bączki jakieś, no. Są ślady. To są ślady żuka. Więc widzowie, w następnym odcinku na pewno będzie zemsta na tym naszym, co siedzi. Jeszcze nie wiem jaka, ale na pewno będzie. Także ja się, widzowie, z wami żegnam i do zobaczenia. Siema.